otrzyma od usłyszenia imienia i nazwiska. Macie 2 minuty na to, żeby zasygnalizować waszą obecność. Okrzyk, ręka w górę, tak żebyśmy, szanowni państwo, wiedzieli, że na pewno jesteście z nami. Tak żebyśmy wiedzieli, że zwycięzca jest na terenie galerii Galena. Oczywiście będziemy odliczać czas. Pani Lidia Pękala będzie nadzorowała czas, oczywiście, jako osoba odpowiedzialna za nadzór nad przebiegiem loterii. A z nami na scenie pani Ewa Bobkowska, wiceprezes Galeria Galena, spółka z o.o., a także pani Lidia Pękala, która czuwa nad przebiegiem loterii. Szanowni państwo, w tej chwili wszystkie kupony znajdujące się w urnie są wysypywane do pudła, z którego będziemy losować zwycięzcę. Kuponów jest naprawdę bardzo dużo, ale państwa też jest bardzo dużo dzisiaj z nami w galerii, więc domyślam się, że wszyscy tu obecni biorą udział w dzisiejszym losowaniu. Oczywiście te kupony, które gdzieś wypadły obok pudła, już za chwilę będą umieszczone także w pudle, z którego będziemy losować. Proszę się nie obawiać. Wszystkie kupony znajdą się w pudełku. Jest z nami pani Lidia Pękala, która czuwa nad przebiegiem loterii. Szanowni państwo, ja tylko przypomnę, proszę o przygotowanie dowodów tożsamości wraz ze zdjęciem, a także opieczętowanych paragonów, na mocy których otrzymali państwo kupony. Szanowni państwo, teraz przemieszamy wszystkie kupony. Jest ich bardzo dużo. Panowie z ochrony przemieszają teraz wszystkie kupony, tak żebyśmy już za chwilę mogli wylosować zwycięzcę dzisiejszej loterii. Loterii, która trwa, szanowni państwo, od 5 listopada do dzisiaj. Kupony, szanowni państwo, już zostały przemieszane. Już za chwilę rozpoczniemy losowanie. Już za chwilę osoba wytypowana z naszej widowni wylosuje jeden kupon. Jeszcze nie patrzymy w kupony. Generalnie losujemy tak, aby nie patrzeć na kupony, dobrze? Rękaw musi być oczywiście podwinięty, tak żeby nie było wątpliwości, że w ręce znajduje się tylko jeden kupon. Szanowni państwo, teraz założymy opaskę. Denerwujesz się? Tak. Jest stres. Uwaga, zakładamy opaskę. Cały czas jesteśmy tutaj z tobą, więc myślę, że będzie w porządku. Tak jest. Pani Lidia Pękala sprawdziła dokładnie. Nachylamy się i wybieramy, szanowni państwo, wielki moment. Już za chwilę. Już za chwilę, szanowni państwo. Mamy godzinę 17. Mamy godzinę, szanowni państwo, 17. Proszę jeszcze nie ściągać opaski, bo być może będziemy dalej losować. Szanowni państwo, komisja sprawdza, czy wszystko się zgadza pod względem formalnym na kuponie. Szanowni państwo, osobą, która została właśnie wylosowana w naszej loterii w galerii Galena, uwaga, jest pani Gabriela Robak z Jaworzna. Czy jest z nami pani Gabriela Robak? 2 minuty na to, aby zasygnalizować swoją obecność. Prosimy krzyknąć, podnieść rękę, dać nam znak, że jest pani z nami. Pani Gabriela Robak z Jaworzna. Czy jest z nami? Ja usłyszałam tutaj. Prosimy pani Gabriela Robak. Czy jest z nami pani Gabriela Robak? Mamy 2 minuty. Ja miałam wrażenie, że usłyszałam. Zapraszamy serdecznie. W tej chwili pani Lidia Pękala sprawdzi, zweryfikuje, czy wszystkie informacje zgadzają się pod względem formalnym, szanowni państwo. Oczywiście pani zgłosiła się w określonym czasie, miała na to 2 minuty, żeby zasygnalizować swoją obecność. Krzyknęła tutaj, znalazła się na naszej scenie. Sprawdzamy teraz. Sprawdzamy, jeszcze sprawdzamy, szanowni państwo, jeszcze sprawdzamy.
Tak jak mówiliśmy, dowód tożsamości ze zdjęciem, czy jest opieczętowany paragon, wszystko musi się zgadzać, szanowni państwo. Pani Lidia Pękala oczywiście nadzoruje przebieg loterii, wszystko sprawdzamy, weryfikujemy, czy wszystkie informacje się zgadzają. Osoba, która została wylosowana, musi pokazać nam dowód tożsamości wraz ze zdjęciem, szanowni państwo, a także opieczętowane paragony. Szanowni państwo, wszystko jest teraz sprawdzane. Pani Lidia Pękala w tej chwili weryfikuje wszystkie informacje, tak abyśmy być może już za chwilę poznali imię i nazwisko osoby, która zwyciężyła w naszej loterii, która trwa, szanowni państwo, od 5 listopada. Jak widzicie, są się z nami tłumy, to znaczy, że wszyscy z państwa wzięli udział w dzisiejszej loterii. Szanowni państwo, ja już za chwilę będę miała wiadomość. Już wiemy na pewno, szanowni państwo, jest z nami pani Gabriela Robak. Bardzo proszę o gromkie brawa. Bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy. Zwyciężczyni naszej loterii, a nagrodą główną, szanowni państwo, jest samochód Renault Megane. Bardzo proszę. Szanowni państwo, to jest wielka chwila. Jak widzicie państwo, kuponów było tysiące. Dziękujemy bardzo serdecznie, szanowni państwo. Bardzo prosimy teraz chwilę dla fotoreporterów. Dziękujemy cię tobie bardzo serdecznie. Szanowni państwo, to była wielka odpowiedzialność. Tutaj ta mała dziewczynka wylosowała. Jest z nami pani Gabriela. Bardzo prosimy chwilę dla fotoreporterów. Prosimy jeszcze raz o oklaski dla naszej zwyciężczyni. Ja widzę, że pan jeszcze nie dowierza, szanowni państwo. Brawa, naprawdę. Gratulujemy szczęścia, dziękujemy, że wzięła pani udział.